Cześć wszystkim! Znowu Pol 7! Przeciąg Wiedźmina 3. Dlatek serca z kamienia. Dobra, jesteśmy w tym domu aukcyjnym. Mamy się zapoznać ze znajomymi Vivaldiego. No dobra, no to zróbmy. Chociaż już nie pamiętam w sumie, kto był kim. Się dowiemy pewnie. Hilbert, Coppelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Nie, źle mówisz. Wolałem nie grać Gwinta, ale najwidoczniej Gwint dopada nas na dodatku. Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem. Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. No, nie chwaląc się. Jeszcze chwila, więc ten tego, może partyjkę? No okej, czemu nie? Raz przegramy, chyba nikomu nikt nie zaszkodzi. 125 koron. Czemu by nie? Stać nas. Skuszaj się. Świetnie. To rozkładam karty. Oczywiście. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok? A co chodzi? No, o co chodzi? Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz, za pośrednictwo. To już rozumiem, czemu chciałeś nas sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No to jak będzie? 10% to jakieś 20 koron. Serio? To jest twój utarg może z jednej godziny. A dobra, niech będzie. Pomogłeś mi z żołnierzami przy wejściu, więc niech będzie. Jak wygram, 10% dla ciebie. Może 15? Nie przeginaj w mnie. Krasnoludy, krasnoludy. Dobra, grajmy. Dobra, mam nadzieję, że nie ma zbyt silnej talii, bo ja nie mam zbyt silnej talii, więc... będziemy trochę się ten... Dobra. Wezmę Królestwa Północy, ponieważ ta talia najbardziej mi przypadła do gustu. Skojatel generalnie ma większą siłę, moja talia Skojatel, ale Królestwa Północy mają fajniejsze zdolności. Czy mam jakichś innych dowódców? Zobaczmy. Nie. Tylko te standardowe. Nie jestem zbyt dobry, ale co tam. Spróbujmy. Dobra, przeciwnik zaczyna jako pierwszy. O, on ma Nilfgaard, spoko. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Geralt zostawimy sobie. Ich sobie zostawimy. Księcia Sigmunda. Okej, no to fajnie mamy. Całkiem fajne rozdanie na pierwszą turę. Mistrz Oblężeń. No wymienię go, on doda nam tylko 2 do mocy, więc... Okej, Triss Merigold, troszkę lepiej. Coś chcę jeszcze wymienić? Wes może coś na lepszego? Na kolejnego mistrza oblężeń, okej, dobra. Nie będę tłumaczył za bardzo zasad Gwinta, mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie wie, to zapozna się w tle, bo tłumaczenie zasad troszkę mogłoby zejść czasu. Okej, dobra, on zaczął od ataku. Więc może nie ma żadnych szpiegów, więc w pierwszej turze ja zacznę z zagrywania szpiegami. I zobaczymy, czy on to jakoś skontruje. O! Też zagrał sobie szpiega, spoko. Czy jednak ma szpiegów. Dobra. To jeszcze Dijkstremu zapodamy. Okej, fajnie, dostaliśmy 2. Okej, to on teraz zagra nam Dijkstra. Pytanie, czy chcę to kontrować? W sumie nie wiem, czy mam aż na tyle słabe karty, żeby teraz... Tak, jak on zagra Dijkstrę, to będzie 11 do 4. Mogę osłabić jego łuczników zagrywając deszcz. Wtedy to będzie 6 do 4. Więc mógłbym... Więc gdybym miał coś o sile 3, to mógłbym to zagrać i żeby tylko
żeby zmusić go do zagrania kolejne karty. Tylko czy mi się to opłaca? Czy mi się to opłaca? Chyba nie. No to spasuje w tej turze. I zobaczmy, co on zagra. Oczywiście Dijkstra. Wyrównał karty. O! Okej, jednak mogę coś zagrać. Wtedy by nie miał wygranej przez remis, ale co tam. Dobra, trudno. Dobra. Geralt z Rivii. Fajnie. Też mam Geralta z Rivii, zobacz. Pytanie, czy chcę iść na maksa w tej turze? Może na początku bezpiecznie będzie zagrać coś bezpiecznego. Na przykład zagram maszynami oblężniczymi. O! Cień. Ile ich będzie? Tylko dwóch. A to spoko. Poczekam, aż coś jeszcze może przywoła. A w tym czasie zagram kolejną balistę. Okej. Teraz możemy mu skasować te cienie przy pomocy deszczu. Teraz jest 12 do 17. Żeby wygrać, potrzebuję jeszcze 6 punktów. Mógłbym zagrać Mistrza Oblężeń. To by mi dało trochę za mało. Mogę zagrać Vesemira, ale on w następnej turze będzie więcej warty, więc zagram Merigold. Okej, 19 w sam raz. Dobra. Fajnie. Dobra, na początku bezpiecznie. W sumie mogę zagrać Mistrza Oblężeń. To może go sprowadzić do zagrania deszczem. Okej, dobra. On sam zagrał coś oblężeń. Dobra, to teraz zagram po kolei moimi niezniszczalnymi kartami. Tak, karty legendarne są niezniszczalne. Nie można z nimi nic robić. Nie dostają żadnych bonusów, ale i żadnych kar. Okej, dobra. Toż się powoli rozkręca. Mógłbym sobie mu to skasować pożogą, ale mogę równie dobrze poczekać, aż coś może jeszcze... Może jakieś jeszcze inne dziesiątki wystawi, albo coś potężniejszego. Dobra. Filipa. No okej, dobra, na to czekałem. No, nie wyłączyłem Skype'a. Dobra, mam nadzieję, że nikt nie będzie mi pisał. Dobra. Zagram Vesemira. Wsparcie uczników. Oho. Dobra. No i po kolei będę się wysypywał z mojej głównej linii. Triss Merigold. Dobra. Jeszcze szansę to wygrać. Zagram, jak zagram róg. Jeżeli ma mróz, to ja mogę to skontrować. O, pożogę. Dobra, skasuje mi Vesemira. Ale dobra. On już nie ma zbyt dużo kart. Więc myślę, że zagranie pożogą też będzie dobre w moim przypadku. Tego też nie grałem dwóch niebieskich pasów na raz. Niebieskie pasy trzeba zawsze opóźniać ich wejście całą grupą, ponieważ wtedy są bardzo podatne na pożogę. I dobrze ich jest osłaniać jakimiś innymi kartami, które mają więcej punktów ataku niż one. Dobra. Mam nadzieję, że nie ma drugiej pożogi. Okej. Dobra, nawet jeżeli teraz mam mróz, to już nie jestem w stanie tego skontrować, więc... Okej, miał tylko czyste niebo. Okej, no to poszło jakoś.
Nie miał aż takiej silnej talii. Więc spoko. Nie wierzę. To niemożliwe. Musiałeś oszukiwać. Rzuciłeś na mnie urok. Oj, uważaj, co mówisz, Hilbert. Bo jeszcze Geralt będzie się domagać satysfakcji. Aha. Ty mu ją zapewnij, kurduplu cholerny. Sknero, ty brodata. A następna pożyczka będzie na wyższy procent. Dobra, trochę punktów doświadczenia. Korony, nowigradzki 225. A gdzie twoje 10%? Nie chcesz? Geralt, to zapach pieniądza. Okej. Może później. Może później zarządzę naszych. Wiecie co? Czekajcie chwilę. Wyłączę tego Skype'a. Tak, to może być trochę problematyczne. Skype, jesteś tutaj. Okej. Sorry za to. Wpadki się zdarzają przy pracy. Dobra, porozmawiajmy teraz z hrabiną. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że mądra babka na Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. Zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Trafisz od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? No dobra. Czemu by nie? Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Na pewno gościła coś. Do zobaczenia za chwilę. Kombinuje. Geralt z Rindy. Słyszałam o nim. Na balkonie powiadasz. Okej. Rozlane wino. I nic więcej. Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Rzeczy samej. Ani żadnych innych wiedyminaliów. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira? To był pana niższy. Nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Okej, jeżeli ktoś nie grał w podstawkę, to niech teraz może przewinie jakąś minutę do przodu, ponieważ tutaj będą spoile. Tak, co się działo z Wesemirem w podstawce. Okej. Więc daję wam chwilkę do namysłu. I przewincie sobie jakąś, nie wiem, minutę czy dwie dla wszelkiej tam pewności. No dobra. A na razie zobaczmy, co innego ma do powiedzenia. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale, ale chyba jestem to panu winna. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły Wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać.
Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak, ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo, zostawiając nie lada fortunę. I tak żyje wspomnieniami. Ciekawa historia. Semir też się ganiał w swoim wieku. Okej, ale dobra, przechodząc do spoilów. Obawiam się, że mam złe wieści. Och. Proszę powiedzieć, umarł chociaż jak wiedźmin? Nie, jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Ta. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Co do Wesemira, jeżeli ktoś grał w grę, to nie będę to wiedział, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie grał, to nie będę dalej się zagłębiał w temat, więc... Tylko polecam zagrać samemu. Przy okazji możemy zobaczyć, bo ona coś ma na sprzedaż. Potrzebuję chwili dla siebie. Okej, dobra. Potem zobaczymy, co ma na sprzedaż. Czy coś... Co tu jeszcze mamy? Kogo tu jeszcze mamy? Jamoir. Jaromir. Jakoś tak. Możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivi, wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane. Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszę nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Okej, zobaczmy, co Geralt wie. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę. Ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Okej, mam nadzieję, że to nie ja będę musiał odpowiadać na pytania. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja. Ale nie odróżni ich od landshaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Okej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Okej, ale możemy strzelać. Idyliczna sielanka, panorama Nowigradu, portret kupca, martwa natura, scenę balistyczną. Strzelałbym na martwą naturę, brzmi najbardziej tak artystycznie. Ta martwa natura? Oczywiście, że nie. To płótno Van Dyka. Ta paleta barw, praca pędzla. Widać na kilometr. Żegnam. No nic. Co za but. Nie tam. Typowy arystokrata. Ja już zdążyłem przywyknąć. Dobra. Nie zamierzam sprawdzać, co by było, gdybym wskazał prawdziwie. Proszę zajmować miejsca. Byłoby oszukiwanie. Potrzebuję. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę miał. Okej, dobra. Dobra. No i aukcja się zaczyna. Swoją drogą ciekawe nazwisko, Vanderhuj.
Pewno w szkole miał musiał mieć ciekawą historię. Jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Nie wiem w sumie, po co miałbym cytować jakieś dzieła sztuki, jesteśmy wiedźminami. Za zabijanie potworów nie płacą mi aż tak dobrze. Niech bogaci się bawią. Ja sobie poczekam. Ach, Geralt, jak zawsze z pustą sakiewką. Przydałby ci się doradca finansowy, wiesz? Przydały, to by mi się finanse. Zajmuj się. Zobaczę, czy zostało trochę kawioru. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. No, przynajmniej bufet jest solidny. Pozycja numer 1. 500 po raz drugi. Po raz trzeci sprzedane. Czy widzę 300? Kto powie 300? Pan z monoklem daje 300. Szanowni Państwo, gratuluję udanych zakupów i zapraszam na przerwę. Ludzie wracają, a ty nie ma co jeść. Geralt, nie nudziłeś się? Oczywiście, że się nudziłem. Jak to zawsze w wyrafinowanym towarzystwie. Ale też niczego innego się nie spodziewałem, więc... Jakiś czas później. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Ja, jasne. Jak zwykle. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Tak. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie Dom Aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Geralt. Dom aukcyjny założyło dwóch braci. Ojciec Horsta i wuj. W tym pokoleniu... Jestem ja i tylko ja, więc przejdź do rzeczy teraz. Okej. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Okej, możemy mu zradzić? W sumie czemu by nie? Od Olgierda, herbu Everett. Mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina! I więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy... Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Domyślał się, że jakbyśmy wybrali pierwszą opcję, to wynik nie byłby w sumie dużo lepszy, więc czemu by nie? Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny... Zaraza.
faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. Zobaczmy. Okej, dobra. Z dwoma trochę ciężko będzie. Ciężko zauważyć, kiedy zaatakują. O, wilczek kąsa! Okej, to może się kiepsko skończyć. Na pozycję. Twoja stara pierze w rzece! Okej, dobra. Uff, ledwo co? Ale poszło. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Okej. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź hadezielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia. To już ci się udało. Okej. Brandenburdy, czy jak mu się nazywa. Chyba się przygotuje na ewentualne kłopoty. Okej. Coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. No właśnie, jak to mój ekwipunek, czy nie potrzebuje naprawy? Nie, 100%, 100%, 100%. Nie, trochę 98. No okej. No nic poważnego. Musimy się przejść do tego zielarza. Daleko jest? Nie. Okej. No to przejdziemy się. Przy okazji zauważyłem, że jakość filmów na YouTubie jest dosyć słaba w porównaniu do tego, co oryginalnie to nagrywam. Tak, to chyba nie za bardzo da się poradzić. Zwłaszcza jak się nagrywa w 60 FPS-ach, YouTube chyba nie przyznaje żadnych dodatkowych bitrate'ów na to, że się dwa razy lepiej nagrywa, ale cóż. Musimy z nim jakoś handlować. Musisz zapłacić datek wojenny. Znowu? Znowu to samo? Płacz, nie gadaj. Dobra, spróbuj teraz drugą opcję. Już zapłaciłem i wystarczy. Śpiech! Aresztujmy go! Co tu się Zgłupieli? Dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. No, dobra. Może za pierwszym razem równie dobrze by to zadziałało. A cóż. Trudno. Dobra. Jedziemy. Nie da się galopować w mieście, więc musimy wyjechać poza miasto. Tam zaczniemy galopować. Wow. W każdym zachód słońca jest piękny w tej grze. Jest dużo pięknych rzeczy w tej grze.
przykład Oxenfurt. Dobra. Bio! Okej, jeszcze nie można zrobić. Jeszcze dalej są. Granice miasta. Dobra. No, a właśnie, to nie jest zachód. To jest chyba wschód. 3:14 pogodnie. No, to jest wschód słońca. Okej, pomyliłem. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Dzik. Jakiś duży dzik. O! Dobra. Już tak szakujemy i zobaczymy. Między żebrami. Ktoś na niego polował. Ale coś chyba poszło nie tak. Zdecydowanie. Dzik ma zakrwawione kły. Będziemy musieli zbadać sprawę. O. Ślady są wyraźne i prowadzą do lasu. Okej. Zajmiemy się w tym w następnym odcinku. Czyli wtedy również, gdzie pójdziemy do zielarza i będziemy planować, jak zdobyć dom. Jak oni się nazywali? Zobaczcie, mam kiepsko pamięć do nazw. Borsodich. Okej. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.